dzisiaj będzie moja krótka opinia na temat Perfect Cookera, czyli takiego, słuchajcie, garnka do gotowania. On przypomina garnek do ryżu, który ja już mam. Ten sprzęt kupiła sobie moja mama i ja właśnie od niej pożyczyłam, żeby go sobie sprawdzić, czy na przykład u nas by się przydał. Tak wygląda pudełko. On jest z mango. I od razu Wam powiem, że na samym początku, że ma właśnie pojemność tej takiej misy w środku 0,6. Czyli moim zdaniem jest to taki, wiecie, sprzęt bardziej dla dwóch osób lub dla singli. Gorzej, jeżeli chodzi o takie gotowanie dla całej rodziny, no bo jednak to 0,6 to nie jest coś dużego. Słuchajcie, tutaj przed nagraniem przygotowałam takie moje ciasto, które przygotowuję zazwyczaj w piekarniku. To jest takie ciasteczko owsiane, to jest jeszcze trochę ciepłe. O, i zobaczcie, taki ma kształt. Więc też byłam ciekawa, jak się sprawdza przy takich ala ciastach. Robiłam sernik, robiłam różne makarony, robiłam omlet śniadaniowy i przy takich daniach naprawdę to ma sens. Ale zanim jeszcze Wam powiem, to tak. Urządzenie składa się z takiego głównego urządzenia, tej miseczki w środku, takiej teflonowej, leciutkiej, 0,6 pojemności i tutaj takiej pokrywy, ona dwuczęściowa. I po prostu tak naprawdę zamykamy to pudełko, zapinamy klipsy i po włączeniu, słuchajcie, on ma dwa tryby. Ma tryb podgrzewania i gotowania. I tak naprawdę jak kliknie się w dół, no to wtedy świeci się to gotowanie, a potem się po 15 minutach przełącza na podgrzewanie. Niektóre potrawy wymagają kolejnego nastawienia tego gotowania, a inne nie. I wystarczy tylko to potem ustawienie podgrzewania. W zestawie jest też taka łyżka i miarka i jest, słuchajcie, książka z przepisami. Ale od razu Wam powiem, że te przepisy to nie są jakieś takie powalające, bo też na przykład jest przepis na omlet, ale tam jest z 4 jajek, ja robiłam z 3 i tak musiałam dłużej gotować w tym urządzeniu niż było w przepisie dla 4 jajek, 2 razy dłużej. Jest przepis na sernik, też musiałam zamiast 30 minut, 45 minut. Jest przepis na przykład, słuchajcie, też są takie przepisy, które dla mnie no nie są przepisami, bo jeżeli jest napisane na przykład jedna, druga opakowania ulubionej mieszanki ciasta brownie, no to to taki, wiecie, trochę ściemniony przepis. Niemniej myślę, że można sobie wypracować jakieś tam swoje fajne przepisy. Fajnie się w tym robi makaron. Moim zdaniem do makaronu to jest, wiecie, jeżeli szczególnie gdzieś wyjeżdżacie albo no nie wiem, chcecie sobie na szybko coś zrobić, no to wsypujecie makaron, dorzucacie do tego nie wiem, wodę, śmietanę, parmezan, przyprawy i zostawiacie. I po tych 15 minutach mieszacie, tam dodajecie co jeszcze trzeba i w zasadzie danie jest gotowe i nie trzeba się z tym szczególnie robić. Tak samo do gotowania ryżu, no to 0,6 to spokojnie na porcję, nawet i dla 4 osób można ten ryż ugotować. Tak samo jak wspomniałam, sernik, bardzo fajny wychodzi sernik z tego, taki gotowany, parzony, bardzo smaczny. No i właśnie też robiłam to takie ciastko owsiane. Więc też da się robić różne fajne rzeczy, ale tak jak wspomniałam, bardziej jest to taki sprzęt dla dwóch osób, to wtedy jest idealny. No dla czterech to na przykład już takiej porcji, taka porcja makaronu, no to będzie za mało, trzeba robić na dwa razy. Taki makaron, no to te 15 minut i macie gotowe danie. Sernik mi wyszło 45. Omlet rano 30, to taka frytata bardziej, to nie omlet, frytata. Więc no, można sobie to urządzenie właśnie wziąć na przykład ze sobą, podłączyć mu ten kabel i wiecie, przenieść sobie rzeczy, czy tam zabrać do pracy i podgrzać coś, czy tak przenieść. Jestem też bardzo ciekawa, jak się sprawdzi na kempingu. Dajcie znać, czy znacie to urządzenie, ja sama byłam go bardzo ciekawa. Czekam na Wasze komentarze. Pa!